Nie mam czasu, może tego nie widać, ale właśnie pracuję. Ach tak, co robisz? Armin, nie udawaj głupiego! Nie będę ujawniać informacji przed końcem śledztwa. W każdym razie chcieliśmy pogadać o czymś innym: to znaczy, chcieliśmy wiedzieć, dlaczego sama nic nie napisałaś na temat tego nowego szkolnego wydarzenia? Tego, o którym wspomnieliśmy w naszym nieudanym artykule. Może nie mieliśmy zbyt wiele dowodów, ale nie mów mi, że nie miałaś ochoty dowiedzieć się czegoś więcej. Trochę się spóźniliście, wiedziałam już o tym wydarzeniu. Co? Blefujesz! Już byś o tym napisała, gdyby tak było. Aha. No przestań, mogłabyś nam chociaż tyle powiedzieć serio tak między kolegami. No i co, Armin poszła sobie? Cii. Nie zawracaj sobie tym głowy, Peggy po prostu nie chcę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziliśmy z naszym zadaniem. Tak, na pewno. Ach, gondiola, tutaj jesteś. Cześć, Wiolette, to coś się stało? Ciele oknem wyleciało. Przyniosłam Ci składkę na piknik, trzymaj. Och, dzięki. Tak, zapomniałaś o tym. Przemy tacie coś? Jasne. Organizujemy piknik, Alex na pewno ci o tym wspominał. Ja zajmuję się zakupami. Ja zajmuję się przechowywaniem pieniędzy. Ach, tak coś mi to mówi. Jaka szkoda, że nie będę mógł tam być, bo będziesz grał na swojej konsoli? Idę o zakład, że nawet nie wiesz, kiedy odbywa się piknik. Nie, ale na pewno będę mieć coś w planach, jeszcze nie wiem co. Tu nie chodzi już nawet o to, że nie lubisz przebywać na dworze. Na tym etapie to już prawdziwa fobia. Może, może jest głęboki i szeroki. Konsola mnie wzywa, to jest najważniejsze. No to mogłaby cię wezwać na dworze, no co? Nie możesz sobie w parku pograć? Tak, zbieramy kasę. Znowu. Pegi, zapomniałam cię zapytać, przyniosłaś składkę na piknik? Ach, racja, trzymaj. Chyba mam dokładnie tyle, ile ci potrzeba. Super, dzięki. Mam wrażenie, że coraz częściej na ciebie wpadam, to irytujące. Ja też to uwielbiam. Chciałam tylko zebrać składkę na piknik. Nie ufam ci. Wolę sama pójść kupić, co mi się podoba. Chyba nie lubisz pracy w zespole rokowym. W takim razie nie będziesz używać rzeczy, które ja kupię. Cześć Gondiola, przyniosłam składkę na piknik. Super, właśnie chciałam o to zapytać. Trzymaj, dzięki. Mhm. Iris, pamiętałaś, aby przynieść składkę na piknik? Tak, w dalszym ciągu okradamy uczniów. Ach, trzymaj, dzięki. Znów to kółko muzyczne. Nagle sobie przypomniała. A ty, Gondiola, nie chodzisz do klubu ogrodników. No nieładnie. Może przesadzam, ale czasem można się jej prawie przestraszyć. Pan Farozowski widzi duchy. Nie należy się tak dawać. Niech pan wykaże więcej pewności siebie. To zrozumie. Nie jestem pewien. Rozmawiają o pani Delaney? Nie o dyrektorce. Gondiola, potrzebujesz czegoś? Teraz nie zauważył. Nie, nie, tylko tędy przechodziłam i podsłuchałam waszą rozmowę. To drugi cel mojego życia podsłuchiwać innych. Nie ma to jak zobaczyć lysia w szatni, no nie? Zapisuje coś nerwowo w swoim notatniku. Wydaje mi się, że lepiej mu nie przeszkadzać. No tak, niech zdewastuje swój notatnik. Tak, gondiola. Cześć, Aleksy, przyszłam Cię okraść. Tak, trzymaj, co mi dajesz? Swój sweterek? Dzięki. <noise> Niestety jednak nie będę mógł pójść z tobą na zakupy. Ach, kurczę, kurczę, ze mną pójdzie. Chętnie bym poszedł, ale wyobraź sobie, że pani Delaney każe mi zostać po lekcjach. Co? Jak to? Miałem pecha i wpadłem na nią trzy razy pod rząd na korytarzu. Powiedziała, że znajdzie dla mnie zajęcia. To raczej ona powinna sobie znaleźć jakieś zajęcie. <noise> Dokładnie, ale prześladowanie uczniów to chyba jej hobby. Tak samo jak i suśki. Nie wiem czy wiesz, ale organizujemy piknik jutro po lekcjach. I? Będziesz musiał kupić jedzenie. Nie wiem, może chciałbyś się dołączyć? Haha, niezły żart. I co niby miałbym tam robić? No jak to co? Tu się po trawie, tak jak twój pies. Hm, nie wiem, mógłbyś przyjść i się dobrze bawić, tak jak pozostali? Nie, dzięki. A tak ogólnie to lepiej uważaj. Podobno pani Delaney daje kary uczniom, którzy za często błąkają się po korytarzach. Powinnaś przestać zadawać się z gospodarzem. Zaczynasz być tak samo męcząca jak on. Nie można ci nawet podokuczać. Mówię to dla ciebie. Aleksy musi przez to zostać dzisiaj po lekcjach. Dzięki, ale umiem sobie radzić. O nie... Zaczynam mieć już dosyć Waszych ciągłych spacerów po korytarzu! Nie masz nic do roboty? Spaceruję to nie jest robota? Za mną! Zostanę uziemiona, jak Aleksy, ale mam pewcha. Pewcha. Pani Delaney? Co znowu? Powinna pani już przyjść na zebranie, brakuje tylko pani. Chyba nie tylko ja migam się od swoich obowiązków. <grym> Dobrze, możesz już iść, ale lepiej, żebym cię tutaj więcej nie widziała. Zmyłam się z prędkością światła. Jesteś już czysta? Nie idziemy dalej. <grytanie> Oleksy mnie prześladuje z tym piknikiem. Organizujemy go jutro po lekcjach. Może chciałbyś przyjść? Tak on nie o. Nie za bardzo. A dokuczymy mu. I tak myślę, żebyś się nudził. Nie rozumiem, dlaczego to mówisz. No, oprócz Aleksego będą same dziewczyny. To nie problem. Wiesz, mogę także rozmawiać z dziewczynami. Poza tym przypominam ci, że Aleksy to mój przyjaciel. Tak, wiem. Pomyślałam, że może po prostu nie czułbyś się zbyt swobodnie. W każdym razie, to nieważne. I tak jestem jutro zajęty. A co robisz? Cześć, kim? Organizujemy piknik jutro po lekcjach. Przyjdziesz? Spoko, mam coś przynieść? Zbieram pokemony. Dobra, dawaj. Dała nam 5 dolarów. Dzięki. Gdzie jest pani Delanej? Chcemy ją spotkać. A może w piwnicy się chowa, co? Dzień dobry, pani Delanej. Tylko ty chodzisz za mną w mroczne miejsca. I co, zostanę uziemiona? Nie chodzę za tobą, wylądowałam tutaj przez przypadek. Jasne. Nie nakręcaj się, właśnie stąd spadam. A co tu robiłeś? W ogóle potrafisz spadać z piwnicy? Gdzie żeś dziurę wykopał? Jak nie wiem, Sander to teraz na siedzi w szatni. Wow. Uczniowie wyglądają jakby byli czymś zaaferowani. Może to z powodu pikniku? Hmm? Ach, tak, aleksy mi o tym wspominał. Nie chciałbyś też przyjść? Nie za bardzo. Mam zamiar spędzić trochę czasu z Amber. Mam wrażenie, że odkąd wyprowadziłem się z domu, dostaliśmy się sobie jeszcze bliżsi. Domyślam się, że jej ciebie brakuje. To normalne. Tak, widzi ją codziennie w szkole. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że życie nie jest takie różowe, jak jej się wydawało. W pewnym sensie, tym lepiej dla niej. Może to pomoże jej dojrzeć. Ona nigdy nie dojrzeje, zawsze będzie zielona. Gondiola, trzymaj składkę na piknik. Dzięki, jestem teraz super bogata. No to chodź. Pani Delaney wsadziła go do lochu, wiesz? Serio? Jak to? Według niej za dużo błąkał się po korytarzu. Ty powinnaś do niego dołączyć. A mi się tak nie wydaje. Tak, wychodzimy ze szkoły. Tak, idziemy na bazar. Tam sprzedają wszystko. No, Gondiola, uważaj na to, co mówisz. Razem z Rozawią przechadzałyśmy się między półkami. Między półkami przed bazarem. Znalazłyśmy wszystko, czego nam było trzeba. Słodkie i słone przekąski, napoje, plastikowe kubeczki i serwetki i krewetki i nie wiadomo co jeszcze. Tak, zapłaciłyśmy 80 dolarów. Musiałam dorzucić 15 dolarów z własnej kieszeni, ale przynajmniej mamy wszystko, czego nam potrzeba. No, to nie było takie skomplikowane. No, ale chętnie bym się bez tego obeszła. mu za siebie, musiałam zapłacić więcej niż pozostali. To było nawet zabawne. To było zabawne, że wydałam pieniądze. A poskarż się jej, ciekawe co powie. Czego byś chciała? Aby każdy ci zwrócił? Zwrócił swoje drugie śniadanie. Ej! Nie, ja żartowałam! Nie! Dobra, dała mi dwa dolary. Serio, nie chciałam, żeby mi dawała, no. Tylko specjalnie tak dał. Ci uczniowie w ogóle nie mają poczucia humoru. Muszę im cię już zostawić, idę się spotkać z Leo w jego butiku. Spoko, widzimy się jutro, miłego wieczoru. Chyba? Co ma być, to będzie gondiola. A po co przecież blisko parku mieszkasz? Co my tutaj mamy? O nie, tylko nie one. Przygotowujesz urodzinowy podwieczarek? To nie twoja sprawa. Och, to miłe, że mi kupiłaś moje ulubione cukierki. Czyli szminki, tak? Zostaw, to nie dla ciebie. Co to? Zasłona twojej babci? Amber pociągnęła mocno za róg obrusu, który wystawał z siatki. Pociągnęłą z taką siłą, że aż upuściłam siatkę z zakupami. Odbiła wam? Nie macie lepszych rzeczy do roboty niż zatruwanie mi życia? Powiedzmy, że to zabawny sposób na spędzanie czasu. Hi, hi. Dziewczyny, powinnyśmy już iść, bo inaczej spóźnimy się na lekcję. Dzwonek zadzwonił w tym samym momencie. Trzy żmije poszły sobie śmiejąc się. Zostałam sama z całą masą rozrzuconych produktów. Suśka, nieładnie tak rozrzucać śmieci byle gdzie. To niemożliwe, przez nie się spóźnię. W pośpiechu zaczęłam wszystko zbierać. Co to za katastrofa lotnicza? Lysander pochylił się, aby mi pomóc pozbierać zakupy. Dziękuję. Nie ma za co. To zakupy na wasz piknik? Nie, na nasz. No tak, tak. Przynajmniej wiesz, że niczego wam nie zabraknie. Z kolei powinniśmy już iść na lekcję, jeżeli nie chcemy mieć problemów. Ech, poczekaj, chciałam cię o coś zapytać. Słucham, wiesz, w związku z naszym piknikiem, kiedy to zorganizujemy? A podobno to ty, Gondiola, chciałeś, żeby Lysander o tym pierwsze wspomniał, a nie ty. O ile dobrze pamiętam. Dobra, tylko nie zapomnij. <gryw> Naprawdę powinniśmy już iść na lekcję, pani Nelanej, nie będzie zadowolona. Weszliśmy do sali biologicznej i przeprosiliśmy za spóźnienie. Toleruję to pierwszy i ostatni raz. Nie jesteście już w przedszkolu. Dziękujemy za to, że nie jesteśmy już w przedszkolu. Jesteśmy w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Lekcja ciągnęła się w nieskończoność. I wszyscy przeszkadzali. Nadszedł ten moment. Spotykamy się przed szkołą. Czas zacząć zabawę. Będziesz wywijał? Ty wyszłaś jako ostatnia z klasy? Okej. Okay. Wszyscy już są? Chyba tak. Gondiola, przyniosłaś zakupy? Tak, wszystkie produkty się pobrudziły. Idziemy do parku? Nie, zrobimy sobie piknik w butiku Leo. No dopiero co powiedziałam, Klementyno? Powinniśmy znaleźć tam sympatyczne miejsce. O, będziemy z nim rozmawiać. To co, idziemy? Tak. Nikt nas nie śledzi? Rozłożyliśmy wszystkie rzeczy w parku. Wszystkie rzeczy? Co jeszcze tam rozkładaliście? Iris pomogła mi rozłożyć obrus, a pozostali zaczęli wyjmować siatki, jedzenie i napoje. Tak, w pobliżu cienia będzie doskonale. Kto nie będzie chciał się opalać, to pójdzie do solarium, bo nie lubi słońca. Będzie mógł się tam schronić. Położę ciasto w cieniu. Nie chciałabym, aby czekolada się rozpuściła. Jak jest gorąco, to i tak się rozpuści. Och, to takie słodkie, że coś dla nas upiekłaś. To nic takiego! Gdybym tylko umiała gotować, to też mogłabym przygotować coś na piknik z Lesandrem. O nie, gondiola, ty się nie bierzesz za gotowanie! Klementyno, co dobrego dla nas przyniosłaś? Raczej niedobrego. Z zainteresowaniem na nią spojrzałam i zobaczyłam, jak dyskretnie próbowała wyjąć cukierki ze swojej torby. Gondiola, zjedz to. To trucizna dla ciebie. Ech, ja nie mogłam dorzucić się do zakupów, dlatego mama przygotowała mi podwieczorek. Tak, lepiej powiedz, że myślałaś tylko o sobie. Nieprawda! Zobaczyłam jak Aleksy zaczyna się śmiać. To on na pewno ją zaprosił. No dobrze, wydaje mi się, że możemy zacząć się częstować. Po wysiłku czas na posiłek. Haha, nie wiem o jakim wysiłku mówisz, ale smacznego. O się po korytarzach. Kto chce się napić soku owocowego? Peli zaczęła częstować pozostałych. Tak, bawcie się dobrze. Mimo wszystko czuję, że stanowię mniejszość. Nie zatańczysz? Bo jesteś jedynym chłopakiem? Nie wcale. Gondiala też jest chłopakiem, bo kiedyś nam to powiedziała. To nie szkodzi, prawda? Najważniejsze, że jesteś z osobami, które lubisz. Tak, ale przez to nie będziemy mogły spokojnie porozmawiać o chłopakach, tak jak podczas piżama party umelani. Dlaczego nie? Teraz też. No. To dosyć delikatna sprawa. Jeden z chłopców to twój brat. A co, Armin, ci się podoba? Nie, chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli któraś z dziewczyn jest nim zainteresowana, to nie będzie miała odwagi się do tego przyznać, bo ty tutaj jesteś. Nie ma się co wstydzić Armin jest słodki. Rozalia skonsumowała już Armina. Wszystko powiem twojemu chłopakowi, Rosa. Wiesz? Łatwo ci mówić, bo jesteś już w związku. W związku z Arminem. Z kolei widzę, że pozostałe dziewczyny wolą się nie wychylać. Bo zrobią koziołka. Gadanie. Peggy, sama też nie jesteś zbyt wylewna w tej kwestii. Bo nie mam nic do powiedzenia. Dziennikarstwo wymaga dużo czasu i energii. Nie mam czasu na chłopaków. Myślę, że zmienisz zdanie, gdy spotkasz kogoś, kto ci się spodoba. Zobaczymy. Dobra, nic nie mówimy. Nagle Peggy odwróciła głowę w moją stronę. Powiedz, Gondiola, skoro rozmawiamy o chłopakach... Hm? Co robiłaś z Kastielem i Lysandrem zaraz po wypadku w sali biologicznej? To ja miałam wypadek z Kastielem i Lysandrem? Przecież to był Kastiel i Nathaniel! Peggy, jesteś niedoinformowana. Nic takiego, wróciłam po coś do sali, po swojej kalosze, a chłopcy przyszli mi powiedzieć, że puściłam bąka. Musi im naprawdę na tobie zależeć, skoro zrobili coś takiego. No, osłaniali swoje twarze, no. Nie wiem, myślę, że zrobiłabym to samo na ich miejscu. Aha, możemy to sobie wyobrazić. Trzeba pomagać przyjaciołom, prawda? A więc to tylko przyjaciele? To dobrze przyjaciele. Ech, kto chciałby spróbować ciasta Violetty? Wygląda tak apetycznie. Szybko rozmowa zeszła na inne tematy. Muszę przyznać, że ciężko jest rozmawiać o intymnych sprawach przy tylu osobach. Aha! Iris, Melania, Peggy i Klementyna zaczęły burzliwie dyskutować o pani Delanej. a Aleksy nie? A Wioletta sobie rysuje. Swoje ciasto pewnie. Rozaria i Alexy plotkowali o swoich sprawach. Aha! A kim położyła się i wygrzewała się na słońcu? Usiadłam koło niej. <laughs> Dobra. Nie, korzystam z ładnej pogody. Poza tym nie interesują mnie plotki na temat nauczycielki chemii. To prawda, że wszyscy mówią tylko o niej. A podobno to była nauczycielka biologii. Tego się dowiedzieliśmy w 24 odcinku, pamiętacie? Nie ma się co dziwić, to ty wpadłaś na pomysł, aby zorganizować piknik, prawda? Na początku, tak. To był dobry pomysł, nawet jeżeli nie byłam najbardziej zmotywowana, to uważam, że dobrze czasem spotkać się w takiej grupie. To rozluźnia atmosferę. Uważasz, że między uczniami są jakieś spięcia? Tak, elektryczne. Skoro tak mówisz. Aha, bo ja wiem, o czym ty możesz. Będzie w sobotę, nie marcie, chyba, że lys zapomni. Kim? Gondiola, spójrzcie! Violetta wkazała nam swój rysunek. Wow, super! Zaledwie kilka chwil udało jej się naszkicować mnie i kim? A myślałam, że ciasto rysuje, które już została pochłonięta. Masz niesamowity talent! A ja nie widzę tego rysunku! Porozmawiałam jeszcze trochę z kim i Violettą. Cieszę się, że mogłam spędzić z nimi trochę więcej czasu. Tak, to prawda. Wyglądasz na zamyśloną, coś nie tak? Myślałam o moim przyszłym pikniku, o którym nikomu nic nie powiedziałam. Nie, wszystko okej, okay, nie martw się. Znam cię, lubisz wszystko ukrywać do momentu, aż sytuacja kompletnie cię przytłoczy. Może ale zapewniam cię, że tym razem nie chodzi o nic złego. A może tak? A więc coś jest na rzeczy? Tak. <zysy> Nie miałam więcej argumentów, dlatego spontanicznie rzuciłam jej trawę we włosy. Nie szanujesz trawy. Ej! Nie ujdzie ci to na sucho. Ale na mokro pewnie ujdzie, nie? Zerwała gaś trawę i rzuciła w moim kierunku. Ocunęłam się, aby uniknąć ataku. Wojna! Aleksy jest żołnierzem. Zerwał kępę trawę i rzucił w kim, która dalej grzała się na słońcu. Ty gorzko tego pożałujesz. Podniosła się i oblała go wodą. Och! Biedactwo. Przez kilka sekund stał jak wyryty. Skorzystałam z okazji i obrzuciłam go trawą. Teraz będziesz trawowym potworem? Dostawicie mnie w końcu w spokoju, zaraz mi popamiętacie. Aleksy podbiegł do rzeczki i napełnił butelkę wodą. O, jakie to miłe, że dbasz o nasze pragnienie. Nie chcę być mokra. Klementyna, Rozalia i Melania zaczęły krzyczeć, gdy Aleksy z uśmiechem wracał z napełnioną butelką. Przecież on chce się napić. Kryjcie się! Smurfy, kryjcie się! Gargamel nadchodzi! Z klakierem. Oczywiście sytuacja szybko przerodziła się w wodną bitwę. Wszyscy pobiegli napełnić swoje butelki i w efekcie wszyscy byliśmy przemoczeni. To już śmigus-dyngus? Jedynie Violetta została z boku. Wydaje mi się, że nas narysowała, a nic nam nie pokazała. Pewnie się ochraniała swoją teczką. <grystanie> Gdy oni się wzajemnie oblewali. Powoli słońce zaczęło zachodzić i niektórym zaczęło się robić zimno. Wszyscy będą chorzy. Jej! Następnego dnia na lekcji będą tylko chłopcy. Chyba powinniśmy już wracać, inaczej będziemy chorzy. Chorzy doktorzy. Zamoczyłaś swój mikrofon? Zgadzam się. Myślę, że Aleksy będzie długo spominać swoją porażkę. O czym mówisz? Jesteś bardziej przemoczona niż ja. Ja nie widzę po tobie, żebyś był przemoczony. Nikt nie jest. Chyba powinieneś sobie kupić okulary. No właśnie. Wszyscy. Zebraliśmy wszystkie śmieci, a potem złożyłam obrós. Myślę, że przyda mi się jutro. Taki utytułany? No way. Miał go weekendu. Nawzajem. Nie mówi się tak. Mówi się wzajemnie. Bardzo dyskretnie weszłam do pokoju. Nie chciałam, aby rodzice mnie zauważyli. A gdzie byli? Przecież jesteś sucha nam pójść wysuszyć włosy. No, są suche, ale jeżeli chcesz je jeszcze bardziej wysuszyć, to wystaw głowę przez okno. Gondiola, co ci się stało? Można by pomyśleć, że zaskoczyła cię ulewa. Mamo, ja tylko oglądam widoki z okna. No, bo dzisiaj świeci słońce. Wiem, powiesz mi, dlaczego jesteś przemoczona do suchej nitki? Mamo, powinnaś sobie kupić okulary, wiesz? Bawiliśmy się w wodną bitwę. Właśnie widzę, powinnaś się jednak wysuszyć przed jedzeniem. Aha, dobra, sorry, mamo, pomyślałam, że przez okno wysuszę swoją głowę, ale skoro mam przed jedzeniem ją wysuszyć, to okej, okay, jedzenie mi nie wysuszy moje włosy. Dobra. Właśnie miałam zamiar to zrobić. No, nie, Gondiola, nie kłam. Wskoczyłam pod prysznic, aby pozbyć się trawy, którą miałam we włosach. Gdzie miałaś tą trawę i gdzie masz prysznic w pokoju? Podczas kolacji wpadł na pewien pomysł. Mówiłam ci, nie bierz się do garów. Nie. nowe babeczki. Mój tata je czasem piecze. Użyję jego przepisu. To lepiej poproś tatę, żeby je upiekł, wiesz? Okej. Okay. Szybko wzięłam to, czego potrzebowałam. Za wszystko zapłaciłam 20 dolarów. Sprawdź, czy się nie przeterminowało coś. Nie? Gondiala woli wrócić do domu i zacząć gotować, tak? Bo babeczki się gotują. Trochę się namęczyłam przy przygotowaniu babeczek. Nie wyglądają tak jak w wykonaniu mojego taty. Są dosyć brzydkie. Mam nadzieję, że przynajmniej są smaczne. Już je ugotowałaś? Ojej, Gondiala, Zamiast poprosić tatę. To otrujesz biednego Alessandro. Skoro skończyłam już swoje rewolucje kuchenne, to pójdę. Nie, nie pójdę na piknik. Dobra, mamy dwa stroje do wyboru. Jeden za 150 dolarów, a drugi za 160. Oczywiście, że bierzemy ten za 150 dolarów. Tak, nie przybrać się, Gondiela. Czekajcie, ciekawe, czy to się naprawi. Nie, nie naprawiło się. Jest już prawie pół, lepiej pójdę już do parku. No dobra. Lesiek nas zaskakuje. Och, Lysander, nie spodziewałam się, że Cię tutaj spotkam. Och, to słodkie. No to chodźmy. Lysander! O nie. Nina? O, Lysander, jakby zobaczył ducha. To niemożliwe, przestanie się w końcu tutaj kręcić. Musisz zatrzymać tę karuzelę. W końcu Cię znalazłam. Tak dawno się nie widzieliśmy. Zgadza się. Bałam się, że masz jakieś problemy. Miał problemy ze swoją twarzą. Nie, nie martw się, wszystko w porządku. Gdzie idziesz? Mogę iść z tobą? O nie, nie mam mowy. To nie tobie zadałam to pytanie. Przykro mi Nino, ale jestem zajęty. Ale nie będę ci przeszkadzać, chciałam tylko z tobą powiedzieć. To niemożliwe. To przez nią? To nie przez nią, po prostu nie możesz cały czas za mną chodzić, rozumiesz? Wracaj do psychiatry. Rozumiem, udało jej się nastawić cię przeciwko mnie, ale to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo. Poszła sobie rzucając nam jedno ze swoich przeszywających spojrzeń. Wydaje mi się, że jeszcze o niej usłyszę. Przykro mi, że musiałaś w tym uczestniczyć. Czasem nie wiem, co ją nachodzi. Jakaś fioletowa maś. Nie przejmuj się tym, ja z kolei dobrze wiem, o co jej chodzi. Chodźmy już, nic już nie powinno nam zakłócić naszego popołudnia, No lepiej tak nie mów. Weszliśmy do parku. Gdzie chcesz się rozłożyć? To już przyszła moja pora. Pozwólcie mi umrzeć. Lubię się wygrzewać na słońcu, ale jeżeli wolisz być w cieniu, to mi to nie przeszkadza. Nie, słońce mi nie przeszkadza. Rozłożyliśmy obrus i wyjęliśmy przekąski. To się go miała rozkładać. Przygotowałaś coś do jedzenia? Nie, będziemy jeść ogróz. Można tak powiedzieć: chciałam zrobić malinowe babeczki, ale chyba średnio mi to wyszło. No, babeczka mi to się chłop nie naje, wiesz? <grytanie> Jestem pewien, że są pyszne. Przekonamy się przy deserze. Na razie przygotowałem dla nas konapki. Doskonale! Konapki Lesandra były przepyszne, a z czym? Ej, nie powiedziałaś nawet. Pora spróbować twoje babeczki? Hmm, lepiej nie. Tak, właśnie, z obawą. To bardzo estetyczne. Nie nabijaj się dobrze, wiem, że wyglądają strasznie. Zgoda, nie wyglądają najpiękniej, ale to nie znaczy, że nie są smaczne. Marne szanse. Tak, Lysander. To ja może je wyrzucę do rzeki, co? Damy przodem. Tak. Ja mam się pierwsza otruć. Dobra. Robię to dla Ciebie. I zjem duży kawałek babeczki. No właśnie, smacznego. Wzięłam największy gryz, jaki się dało. Gondiola ty świnio. Powoli, bo się udławisz. Spokojnie szybszko gra. Eh, w sumie nie są takie złe. Zaraz padnę. Spojrzał na mnie całkiem rozbawiony. Nie wierzysz mi? To nie to. Po prostu strasznie się ubrudziłaś. Czy nieruchomiałam, podczas gdy on zaczął zbliżać swoją rękę do mojej twarzy? Wiecie, co sobie pomyślałam, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam tę ilustrację? Chyba lepiej, żebyście nie widzieli. No dobra, powiem wam. Myślałam, że Lysander chce suśkę wytarmosić za policzki, a ta jego mina jakby był jakimś fenomenem. Sorry. Ale serio mi się tak skojarzyło. Przepraszam. A tak na serio to Lysander sprawdza, czy suśka jest prawdziwa. Poczułam, jak czerwienie się od stóp do głów. Dobrze słońce! Nagle poczułam się obserwowana przez Lysandra. Razem z Lisandrem odwróciliśmy głowy. Mały chłopczyk nam się przyglądał. Chcesz babeczkę? Ty zgubiłeś się? Nie. Potrzebujesz czegoś, babeczki? Nie! Razem z Lisandrem wymieniliśmy zmieszane spojrzenia. Tomas? Co ty... Och, cześć. Tomas, to już nie mogli zmienić na Tomek? Serio? Ech, cześć. Witaj, Iris. Poznaliście mojego brata? Jej brata? Ale myślałam, że jest starszy. No też tak myślałam, ale chyba Iris nie mówiła, że jest starszy, no nie? Nie do końca. Wydaje mi się, że chcą zostać sami. To po co żeś tu przylazł? Tomas! Co? Iris, odpuść, nic nie szkodzi. Nie! Tomek nie jest zbyt taktowny, musi nad tym pracować. Tomeczku, ile masz lat? Prawie dziesięć. I grasz już na gitarze? Twoja siostra nam o tym mówiła. Tylko dwóch lat. Oho, nie pochwalił się, że ma do tego niezły talent, gra już jak profesjonalista. No, jak bierz go do zespołu. Moja siostra przesadza, muszę się jeszcze wiele nauczyć, ale nie mam czasu. Na razie poświęcam się astronomii. Dobra, Tomku, przetestujemy naszą rakietę i wylecisz w kosmos. <noise> Mówi serio? To pierwszy raz, gdy widzę dziesięciolatka, który by się tak wyrażał. No bo pierwszy raz widzisz dziecko. No wiem. Masz dwie pasje, to rzadkość. Interesuję się także innymi rzeczami, ale nie chcę was tym zanudzać. Na przykład lubisz przeszkadzać innym. Nie. Za to nie mogłam spędzić więcej czasu sam na sam z Sandrem. Jak to nie, jest jeszcze noc. Nie! Widzimy się w poniedziałek, miłego weekendu. Przywitamy naszą nową koleżankę. To niemożliwe, przez tę całą historię z piknikiem zupełnie zapomniałam o nowej uczennicy. Zakończ odcinek. Przeniesiemy się do pokoju Suśki, który także potrzebuje remontu i to solidnego. A tak w ogóle z okazji jednego miliona zarejestrowanych użytkowników na słodkim flircie wszyscy dostaliśmy 100 punktów akcji i róże od tajemniczego wielbiciela. Róża podarowana przez tajemniczego wielbiciela ma małą czerwoną stążkę naokoło łodygi. Tak wygląda na komodzie. Tak. Dobra, wróćmy z powrotem. Lysandra. Przywróćmy go do świata żywych. Ciekawe, czy przeżyje weekend tak swoją drogą. Co do odcinka 26, to muszę Wam przyznać, że jednak to był egzekwos z odcinkiem 17. U mnie się uplasowały na pierwszym miejscu najlepszych odcinków SF. Na razie. Bo w końcu coś zaczęło się dziać, no nie? Najbardziej nie podobało mi się to, że Roza to była Roza? Chyba Roza wtrąciła się do rozmowy Alessandra i Gondioli. Gdyby na przykład Iris rozmawiała z kazdzielem i mówiła o wspólnym wyjściu, no to pomyślcie sobie, co by Gondiola pomyślała. Też by im przyszła przeszkadzać na pewno. Ale to nic, tak miało być. I wyszło całkiem fajnie. Skoro przeszliśmy już wszystkie dostępne odcinki jak na razie, tak teraz przyjdzie pora na replay' odcinka 21 bodajże. Gdzie mieliśmy do czynienia z przedstawieniami? Nie wiem jeszcze, którą pierwszą sztukę wybiorę, ale proszę, nie piszcie mi którą, proszę, bo nie lubię takiego spamu. To się zobaczy. A kiedy to nastąpi, nie mam bladego pojęcia. Muszę zebrać punkty akcji, bo mam ich mało. Ale może w lipcu jeszcze będzie, natomiast nie chcę wam nic obiecywać, no nie? Tak więc, do usłyszenia.